Dzień dobry Państwu. 19 kwietnia 1943 roku miało miejsce powstanie w getcie warszawskim. Żydzi w obawie przed likwidacją getta postanowili stworzyć taki zryw i pomimo tego, że nie miał on szans na powodzenie, ponieważ wróg miał decydującą przewagę, to jednak uczestnicy tych wydarzeń zapisali się na kartach historii. I to właśnie dzisiaj ma miejsce 80. rocznica właśnie powstania w getcie warszawskim. I także nie bez powodu znajdujemy się przed pomnikiem upamiętniającym nową synagogę, który notabene został spalony w 1938 roku podczas Nocy Kryształowej, ponieważ władze miasta tutaj z tej okazji złożą kwiaty. Ponadto informujemy również, że na terenie całego kraju, w tym Opolu, organizowana jest akcja Żonkile. Oznacza ona, że w miejskich instytucjach każdy, kto je odwiedzi, na przykład tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, otrzyma taki papierowy żonkil właśnie w geście solidarności i pamięci przede wszystkim tych wydarzeń. Oprócz tego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu organizowanych jest wiele konferencji i wydarzeń, które bezpośrednio dotyczą powstania w getcie warszawskim. Większość tych wydarzeń właśnie bezpośrednio dotyczy akcji Żonkile, ale również będą miały miejsce różnego rodzaju wykłady, między innymi profesorów Uniwersytetu Opolskiego. Także, Szanowni Państwo, zapraszamy tutaj o godzinie 12:00. Zostaną złożone kwiaty, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie miasta.